Cześć! Fajnie, że tutaj jesteś. W piątym odcinku opowiadałam o stereotypach dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Kto z Was nie oglądał tego odcinka, to radzę nadrobić zaległości, bo warto. Jak wiecie, stereotypy biorą się z braku wiedzy, z pewnych skojarzeń, utartych schematów. Na przykład mówimy, że rude jest fałszywe, a osoba poruszająca się na wózku będzie kaleką do końca życia. Trudno jest takie myślenie wyplewić z głów ludzi, ale są na to sposoby. Jednym z nich są filmy, które pokazują życie, świat osób z niepełnosprawnościami. I w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam moje 7 propozycji filmów, które pokazują życie osób z niepełnosprawnościami. Zapraszam! No to zaczynamy. Pozycja numer 1. Drużnik. Film z 2003 roku. To historia niskorosłego mężczyzny, dokładnie mającego mniej więcej 135 cm wzrostu, który przybywa do miejscowości, w której odziedziczył stację kolejową. Jego przybycie, a dokładnie jego postawa, wzrost, wzbudza sensację wśród społeczności lokalnej. Film polecam każdemu, kto chciałby obejrzeć ciepłą i szczerą historię. Pozycja numer 2. Sesje. Film z 2012 roku. To film, który przełamuje tabu dotyczące seksu osób z niepełnosprawnością. Bo jak wiecie, osoby z niepełnosprawnością uprawiają seks. I chcą go uprawiać i mają prawo go uprawiać. To historia około 40-letniego mężczyzny, który pomimo paraliżu swojego ciała pragnie przeżyć inicjację seksualną. I żeby móc tego dokonać, to zatrudnia terapeutkę, która pomaga osobom z podobnymi problemami jak nasz główny bohater móc doznać przeżyć związanych z pierwszym razem z seksem. Bardzo Wam serdecznie polecam. Pozycja 3. Rozumiemy się bez słów. Film francuski z 2013 roku. To bardzo ciepła komedia rodzinna opowiadająca losy rodziny, w której jedno dziecko jest osobą słyszącą, a rodzice i rodzeństwo są osobami niesłyszącymi. Film bardzo dobrze pokazuje realia rodziny, w której tylko jedna osoba jest słysząca i stanowi jakby kontakt, jest łącznikiem ze światem między osobami niesłyszącymi a pozostałym społeczeństwem. Jedna ze scen, która utkwiła mi w pamięci z tego filmu, to scena, w której 16-letnia Paula, która jest właśnie osobą słyszącą, musi iść na wizytę lekarską razem ze swoimi rodzicami. Na wizycie lekarz przekazuje jej informację, że jej tata ma wysypkę. Tak, w tym miejscu, o którym myślimy. No i musi tą wiadomość przekazać swoim rodzicom. Sytuacja jest dosyć kłopotliwa, bo rodzice lubią uprawiać seks, ale z powodu wysypki taty mają z tym problem. No i 16-letnia Paula musi to wszystko wytłumaczyć zarówno lekarzowi, jak i rodzicom. Myślę, że dla niejednego 16-latka to byłaby dosyć kłopotliwa sytuacja. Ale polecam Wam szczerze obejrzeć ten film. To ciepła komedia, która pokazuje, jak żyją osoby niesłyszące. Pozycja 4. na liście to film Imagine z 2012 roku. Film opowiada o instruktorze, który przybywa do Lizbony po to, aby uczyć osoby niewidome poruszania się w świecie. Używa do tego dość niekonwencjonalnych metod. Warto obejrzeć ten film, aby poznać świat osób niewidomych i tego, jak oni go odbierają. W podobnej tematyce jest nakręcony polski film opowiadający o osobie niewidomej i to już 5. pozycja na liście. Mowa o filmie Carte Blanche, Nie widzę inaczej. To historia oparta na faktach nauczyciela, który zaczął tracić wzrok. Bardzo lubił swoją pracę i nie chciał z niej rezygnować z powodu utraty wzroku. Dlatego mając
powiedzmy, z trochę czasu w zapasie, uczył się orientacji w terenie, w przestrzeni, w momencie, kiedy przestanie widzieć. Po to, aby nikt nie zorientował się, że traci wzrok, a on mógł dalej uczyć swoich uczniów. I udało mu się to. Jest osobą niewidomą obecnie i uczy w szkole. Ten film zdobył aż 6 Oscarów. Odtwórca głównej roli bardzo lubi samochody z naszej polskiej produkcji, przepraszam, Fiata 126P. Jak myślicie, o jakim filmie mówię? Podpowiem, że z tego filmu każdy z nas zna takie słynne powiedzenie: Run, Forrest, run, run. Tak, mowa o filmie Forrest Gump, który został wyreżyserowany w 1994 roku. To historia mężczyzny, który żył w latach 50., a jego IQ było poniżej 75, czyli poniżej tak zwanej normy. Forrest, tytułowy bohater tego filmu, mimo swojej obniżonej sprawności intelektualnej, został przedsiębiorcą, służył w wojsku i był na misji w Wietnamie, wychowywał syna, prowadził biznes ze swoim byłym dowódcą. To ciepła historia mężczyzny, który mimo swoich ograniczeń natury umysłowej bardzo w prosty sposób przekazuje to, co nam, ludziom, którzy mają IQ powiedzmy w normie, są rzeczy czasami skomplikowane, niewyobrażalne. A na marginesie wam powiem, że polecam wam książkę o Forreście Gumpie, bo w niej Forrest nie jest takim aniołkiem, jakim go widzimy w filmie. I ostatnia pozycja na mojej liście, miejsce 7. Obejrzało go 25 milionów ludzi na całym świecie. Mówimy o tych, którzy obejrzeli go z legalnych źródeł. Mowa o filmie Nietykalnym, francuskiej produkcji, która opowiada o dwóch mężczyznach pochodzących z różnych światów. Miliarderze, który na skutek wypadku został sparaliżowany i poruszał się na wózku, i mężczyźnie, który niedawno co opuścił więzienie i zaczął opiekować się tym mężczyzną podczas mycia, karmienia, poruszania się po mieście, po mieszkaniu. Te dwa różne światy zderzyły się ze sobą i na skutek wielu perypetii, które ich spotkały, przygód, nawiązała się między nimi przyjaźń. Ten film to dobry przykład na to, że nie zawsze i jest tak, że jesteś przez całe życie osobą pełnosprawną. W każdej chwili tą swoją sprawność możesz utracić. Film też pokazuje, że bez względu na to, czy jesteśmy biedni, czy bogaci, możemy utracić nasze zdrowie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby otaczać się dobrymi ludźmi, bo wtedy wraca do nas sens życia i chce nam się żyć i żyć pełnymi garściami. To była moja subiektywna lista filmów, jest ich o wiele więcej. Jeżeli będziecie chcieli, abym opowiedziała wam o innych filmach dotyczących osób z niepełnosprawnościami, piszcie w komentarzach, chętnie przygotuję osobny do tego odcinek. Z racji na fakt, że zbliżają się święta wielkanocne, pomyślałam, że to też dobra okazja, że w tym czasie, kiedy będziemy mieli trochę więcej luzu, możecie obejrzeć jeden z filmów, które wam zaproponowałam. To też dla mnie okazja, aby wam życzyć radosnych, wesołych, energetycznych świąt Wielkiej Nocy, spędzonych w gronie rodzinnym, przyjaciół, z dobrym jedzeniem. Ładujcie akumulatory i wracam do was za 2 tygodnie, w środę o 20:00, i będę miała dla was pewne zadanie do wykonania, ponieważ jak sama nazwa wskazuje mojego kanału, Kasia działa, to pora wdrożyć pewne działanie, a o nim opowiem za 2 tygodnie. Trzymajcie się ciepło, radosnych świąt.